Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam sprzęt potrzebny do szybkiego rozkładania tarpa. No sprzęt może to za dużo powiedziane, od takie po prostu trzy małe gadżeciki. Zaczniemy od tego. To jest coś w rodzaju karabinka z jednej strony, z drugiej strony mamy napinacz do linki. To jest kawałek plastiku z otworami na dociągi oraz taki podwójny karabinek. Wiele zastosowań. Oczywiście potrzebujemy główną linkę, odciągi 2 lub 4 lub więcej w zależności ile tego potrzebujemy. No i dodatkowo jeszcze kawałka sznurka zrobione takie dwie pętelki, przygotowane już w zasadzie do montażu. Na tym oczywiście pójdzie jeden karabinek. Na głównej pętli oczywiście robimy prusika. To właśnie służy do szybkiego zaczepienia tarpa i rozciągnięcia w obie strony, czyli potrzebujemy takie dwie sztuki. I dwa karabinki. Linka główna, na jednym końcu karabinek, którym też za drzewo w szybki sposób zakładamy, po drugiej stronie spinamy i trzyma się jednej strony. Druga końcówka właśnie przychodzi przez to. Też za drzewo naciągamy tutaj mocno, tutaj zapinamy oczywiście drugą końcówkę linki i wszystko jest ładnie, sztywno zapięte. Już kiedyś takie coś pokazywałem w takiej formie. Jak widać to jest dosyć spore, można tutaj linki od 2 do 5 mm. Też ja mam linkę 2 milimetrową, ona też się tutaj bardzo dobrze trzyma, no ale dokupiłem takie troszeczkę mniejsze, tu zdecydowanie lepiej to się trzyma, takie właśnie cięższe linki, na grubsze to lepiej oczywiście mieć to. No i oczywiście troszeczkę mniej waży. Oczywiście zamiast karabinka to kiedyś stosowałem takie coś, też to jest jak najbardziej w porządku, ale według mnie z karabinkiem będzie zdecydowanie lepsze. To potrzebne jest oczywiście do odciągów, żeby odciąg bardzo dobrze napiąć, bez żadnych węzłów. Odciąg z jednej strony montujemy karabinek, który później przyczepiamy do tarpa, do pętelki, no a z drugiej strony w taki właśnie sposób montujemy ten kawałek plastiku. No i jak później oczywiście wkładamy szpilkę lub śledzia. Tutaj, a tutaj tym pociągamy do góry i przy okazji tym razem napinając. Nic nam tutaj nie będzie samo schodziło w dół, chyba że sami sobie przesuniemy. Także w bardzo szybki sposób można tarpa rozłożyć. W zasadzie w dowolnej konfiguracji, w zależności ile mamy też odciągów. Ja zazwyczaj stosuję przeważnie dwa odciągi, bo tyle mi wystarczy. Też mam tu wszystko przygotowane. Także jak jesteśmy zmęczeni, przemoczeni, zmarznięte mamy dłonie, gorzej trochę myślimy. Przy węzłach trzeba się troszeczkę pobawić. Tutaj w zasadzie kilka sekund mamy wszystko zamontowane. Także trzy gadżeciki, sądzę, że potrzebne. No, mi potrzebne, bo sobie je kupiłem. A tutaj tylko pokazałem, jak to wygląda i ewentualnie jak to zamontować. Zaraz oczywiście pokażę, jak to współpracuje z tarpem.
Tutaj mam linkę napiętą na jednym drzewie. Śledzie na dole. 3 sztuki. Tu prusik naciągnięte. Jak jest luźno, można oczywiście to przesuwać. Jak naciągniemy, to trzyma porządnie. Można zastosować jeszcze takie coś tu do góry. Nie jest to konieczne. Po tej stronie mamy to samo. Przesuwamy, to jest luźno. Naciągamy. I jest sztywno. No i drugi koniec linki. Trzyma się na tym karabinku. Można oczywiście podwójnie przez drzewo. Będzie wtedy bardziej sztywniejszy. Linka naciąg. To oczywiście przesuwając w dół poluźniamy naciąg. Podwyższając do góry napinamy. A oczywiście, gdzie takie 3 gaczeciki można kupić i w jakiej cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.